Będziemy robić placki ziemniaczane. To będą placki ziemniaczane w wersji bezglutenowej. Zamiast mąki pszennej dodam tam innej mąki bezglutenowej. I na początek musimy sobie zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, czyli po tej stronie około 8-9 ziemniaków. Staramy się jakoś oblać, ile to możliwe. Do utartych ziemniaków ścieramy jedną cebulę, też na tarce o tych drobnych oczkach. Mieszamy. Dodajemy 2 łyżeczki soli. I bardzo dużo pieprzu. Nie żałujmy sobie. Mieszamy. Dodajemy 1 jajko. Mieszamy. Na koniec dodajemy mąkę. Na przykład 2-3 łyżki mąki bezglutenowej. Na przykład kukurydzianej, gryczanej, z amarantusa. Co tam w domu mamy. I mieszamy. I możemy zacząć smażyć. Na patelni rozgrzewamy jakiś tłuszcz. U mnie jest to olej kokosowy. Na rozgrzany tłuszcz nakładamy porcję ciasta. Czas na final test. Najlepsze placki ze śmietaną. Chrupiące, niam niam. Thank you.